nad tą konkurencją, kto wygrywa i jakie są rokowania, tak? Okej. Dobra. Utrudnieniem jest wiatr. O, warunki klimatyczne. Chcecie z wiatrem? Dobra, to musimy metr inaczej ustawić. Panie sędzio, z wiatrem kto rzuca? Dobra. Słuchajcie, stania urządzonych są podzielone, a regulamin jest regulaminem. Dobra? Zostajemy tak, jak jest. Będzie wam ciężko. Zostawiamy. Dobra. Pierwszy MDM, zapraszam. Ważny, zaliczamy. Pierwszy MDM, zapraszam. Trzy osoby. Pokażę. Nie wziął piłeczki, ale jest. Dobra. Trzy osoby rzucają po dwa rzuty. Zaliczamy rzut. Trzy osoby rzucają po dwa rzuty. Dłuższy rzut jest uznawany i punktowany. Do wyboru dwie piłeczki. Baseballowa cięższa i palantowa lżejsza. Rzucamy. Nie uznajemy rzutu, jeśli osoba przekroczy za linię. Rzucamy w ten sposób i celujemy w sędziego. Można zrobić to w biegu, ale nie trzeba przekroczyć. Lżejsza jest rzuta dla kogoś, kto ma więcej siły, lepsza będzie być go. Dobra, zaczynamy od LDM-u. Dwa rzuty, trzy osoby. Proszę bardzo. Teraz pani pierwsza rzuta. Przypominam, analogi na nasze paratorskie, badanie pierwsi w naszym namiocie. Fundusze europejskie, dowiedzcie się, skąd te pieniądze na pozyskanie tak pięknego i wspaniałego obiektu. Jest i Amazonka, są i cukrzycy, badaj cukier i rzuca roba. Jest. 7 metrów dla LDM-u, drugi rzut trochę, po dwa rzuty. Przypominam, dwa rzuty. Jeszcze raz, słuchajcie w tym, a nie w drugę. Kupcie się, jak mówi mój dyrektor. Dwa rzuty, jaką chcecie piłeczką? Wyższy wynik wygrywa. Proszę bardzo. Poprawiła, zapisujemy wynik 12 metrów 57. Sumujemy ilość wyników po rzutach. Czyli rzuciła 12, druga 13, razem mają 30. Czy wszystko jest zrozumiałe? Patrzcie, żeby nikt nie przekroczył. E, 11,63, lewo. I drugi rzut LDM-u. Celuj pewnie. Chyba lepiej poszło tą piłeczką. 15 metrów, brawo wiecie. A przygotowuje się kubek. Nie, nie, nie. Ale znowu przygotowuje się. I uwaga! Gdzieś troszeczkę mniej zapisujemy 36. Suma summarum, pani sędzio, ile mamy? Zaraz policzymy. 36, bardzo daleki rzut.
i Jurkówek. Uważajcie, pilujemy, żeby nikt nie przekroczył. 63-57 na RTL. Brawo. Lżejszą może niech pani sobie spróbuje tato. Chwileczko drugą. Tata jest lżejsza. Proszę celować w moją głowę. 14 metrów zapisujemy. Brawo! Coś nasi kibice po tym forszmaku ucichli. Jak mówił Paweł, a co tak naprawdę ucichli? Nie bali nam. Spokojnie, tak. Jesteśmy po prostu młodni, nie możemy. Spokojnie, mam kanadę. 16:10. 16, dobry rzut. Powiem wam o Ulwówku. Potocznie powstała książka napisana przez pana Lęckiego. 21 oczko, matkę. Poczekaj, damy piłkę. Powstała książka o Ulwówku. Kiedyś nazywał się Ulwówek, bo nazywam Ulwówek. Natomiast później bardzo dużo ludzi posadzono i dlatego nadano Ulwów. Rzut do 13 metrów. Przypominam, że to rzucają seniorzy. Za rok zrobimy rzut kochankiem do celu. 13 metrów. Czyli będą mogły tylko osoby takie, które mają kochanki. No to nie będę brał. Będzie na rezerwę. Dobra. Dzięki wam pomocy. Gratuluję, Jurkówek, wliczamy. 48. DDP. I rozgrzewa się Ostoja i Jarki. Pani kierownik nie może brać udziału w tej konkurencji. Tylko woreczek. Wziąć z innej drużyny, poprosić seniora. Mogę wziąć rezerwowe? Tak, najbardziej, nawet powinna. Ale chcieli już szukać. Słuchajcie, ci panowie od 5 rano biegali na cześć tych panów, którzy przygotowali kip-kip. To dla nas panowie, żeby nie było czapeczkę, też dostaniecie. Tak, wczoraj już pisali, co ci Piątek przygotować. Jednak sztab ludzi, żeby każdą imprezę, żeby to zgrać. W większości to wytworzyć atmosferę, ale muszą być też osoby drugie trzecie, niestety tak to jest. Przygotowa Wiesia? I uwaga, idziemy sobie pod chałupę. I dobry rzut. Od razu to bokiem. 19 metrów. Jakby to powiedzieć, Wiesi? 19 miałda. Nazywał się Wiesi Kipita. Może drugą piłką z drugą Wiesia. I Wiesia celuje mnie. I 16 metrów niestety. Dobra, i słuchajcie, wszyscy zróbmy sikierkę dla kierowcy bombowca. Ten pan codziennie rano wstaje, dojeżdża, ręka do przodu, robimy sikierę. Kierowca bombowca, słuchajcie, senior, ale i kierowca. A. 27, brawo, brawo. 27, lepiej śladu białą szukać. Słuchajcie, kto pomyślał? Były różne spekulacje 20 lat temu, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, prawda? Sporo pieniędzy, sporo dróg. Zobaczcie, Via Carpatia. Ja myślę, że ten pan jest na niezłym dopingu. Sprawdźmy to później, dobra? Jak? 30,5! Czyli połowę tego, co mają seniorzy.
I ja to przygotowany. Dobra. Jeszcze jedna, właśnie. Nie, jeszcze jedna, właśnie. Kiedy to pomoże? Ona woli w białą. Tak. Ja woli w białą, to super. Słuchajcie, powiem wam, bo też pracuję z dziećmi, że czasami w większości jesteście bardzo sprawniejsi duchowo i energetycznie niż jeden. Dziewięć metrów kochana. Jest dobry, chodzi o zabawę. Niech się nie przejmuj. Troszkę mniej mądrze. 9 metrów, brawo, brawo. Już wystarczy. Ostoję Jarczu. Pokażcie, jaką harmonią, spokoju i ostoju jesteście. Oj, kurczę! 9-4. Ręka wjechała. O, ja złapała piłeczkę. Po to się odgrywaliśmy z Larysą, żeby było tak, żeby się im tyczą. Okej? Zaruję mnie? O! 16 metrów. Szesnaście metrów ostoja. Proszę bardzo. Tak. Nic się nie dzieje, to zabawa. 11 metrów, brawo. Coś kibice ucichli. 14 metrów. 14 metrów. I męski rzut, jak to mówią na taśmę. Trzydzieści dwa czterdzieści. Najmocniejszy rzut chyba LTM do tej pory 36 metrów, prawda? Jest to. I drugi rzut. To piłkę siatkową, gdzie byś to wbijał tutaj? Trzydzieści, pięćdziesiąt. 32-40. Pierwszy rzut. Do śmierci. Okej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak zwane UTW. Wygra tu UTW. Zaraz będziecie krzyczeć swoje. A ja mam to wie. Hej! A muszę 15. 12, niestety. Czego to gada? Będzie lepiej. Jest to kubek kupa. I już było lepiej. Teraz masz 15, 10. I rzucaj tu. Z Uniwersytetu. Ja się ciebie zdoję, ale nie mogę.